Też Wam dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody zaraz Wam pokażę. Leśne okoliczności przyrody. Tak, idziemy na długi spacer. Chciałam pogadać o jednej rzeczy, a raczej o historii jednej z Was do odcinku Budżet w Realu. Często te budżety, które dostaję od Was, to są zestawienia finansów ludzi, którzy zaczynają jakąś drogę, dopiero są na początku procesu, albo w ogóle zastanawiają się nad tym, albo chcą zweryfikować pewien swój status, cele, jak coś można ulepszyć, albo wyjść z zadłużeń i szukają też sposobu na to. A co z osobami, które już jakąś długą drogę przeszły? Jak to wygląda dalej? Czy to jest tak, że dochodzimy do pewnego celu i rezygnujemy z budżetu, czy rozpisywania, czy to w ogóle jakoś zmienia się dla nas? Świat się kończy, ludzie spadają. Więc dzisiaj mam taki przykład dla osób, które zastanawiają się nad tym, czy w ogóle warto wchodzić w taką drogę budżetu, czy warto się tak męczyć, bo dla niektórych to jest rodzaj męczarni, rozpisywanie budżetu. Ciężko im się w ogóle o tym myśli. I pogadamy sobie o case'ie kobiety, bo 90% tutaj Was to są kobiety, co bardzo mnie cieszy, to jest bardzo fajne. A 10% mężczyzn bardzo często udziela mi bardzo surowej krytyki. Mężczyźni są trochę w takim często myśleniu, że jeżeli nie inwestujesz w złoto i w nieruchomości, to i nie inwestujesz w ogóle. To jest chyba coś na kanwie boomu nieruchomości, który kiedyś był, ale bardzo często dostaję właśnie taką krytykę od mężczyzn, którzy są, a kobiety, które przesyłają swoje budżety, dzielą się swoimi doświadczeniami, one są bardziej jakby otwarte na różne opcje i wypróbowanie różnych rzeczy, bo to czasem jest tak, że ja mówię o pewnych rzeczach, które są niewygodne i nie chcemy tego robić. Na przykład mówię do niektórych: weź przez jeden miesiąc albo dwa miesiące, posługuj się tylko gotówką. Wielu z nas tego nie lubi, jesteśmy przyzwyczajeni do tej poręcznej karty. Ale jest wiele takich rzeczy, które są niewygodne. W każdym bądź razie dzisiaj mamy przypadek budżetu kobiety, która jest dla mnie absolutnym sukcesem i która przeszła jakąś drogę. I chcę Wam ją przeczytać, bo ja sobie to spisałam, aby nic nie pomylić i trochę się tego nauczyć, więc przeczytam Wam po prostu jej historię. Oparłam się teraz na pniu i widzę, że ktoś mi pozazdrościł. Dobra, zaczynamy. Historia rozpoczyna się od takiej trochę osobistej wzmianki, jak nasza bohaterka, nazwijmy ją Oliwia, kiedyś żyła. No więc dzieliła pokój z chłopakiem, miała pracę na 3/4 etatu, zarabiała 960 zł. Składali się po połowie, więc rozumiem, że się składali jakby na koszty życia, jedzenie. Wynajmowali razem pokój. Ona płaciła za czesne, za komunikację, jedzenie i tak dalej. Chłopak dostawał pieniądze od rodziców. Jeżeli chodzi o moją tutaj krótką wzmiankę, to jest takie czerwone światło, w sensie na ile on dostawał te pieniądze, na ile nie chciał pracować, bo zdaje się, że studiował dziennie, ale z tego, co bohaterka dalej pisze, to był trochę taki sposób na życie. Więc szybko zaczęły się problemy z pieniędzmi po jego stronie, ona zaczęła płacić za wszystko i doszła do momentu, gdzie musiała prosić o pomoc rodziców. I zrobiła to z dużym poczuciem wstydu. Rozstali się. Razem z kotem wynajęła kawalerkę poza miastem. Podejrzewam, że dlatego, że było taniej. Utraciła pracę i zaczęły się problemy. Przez 6 miesięcy pracy nie miała. Zaczęły się pożyczki, karty debetowe. Karty kredytowe i spirala długów. Dla osób, które nie są jakby w temacie długów, spirala długów oznacza, że zbliża nam się czas płatności jednej z pożyczek i zaciągamy kolejną, żeby spłacić tą poprzednią.
I to jest tak zwana spirala długów, no bo jeżeli nie mieliśmy na tą pierwszą, to zapewne nie będziemy mieć na tą drugą. Więc spirala długów polega właśnie na zaciąganiu coraz to kolejnych pożyczek. Znalazła nową pracę, zarabiała około 2000, zrezygnowała ze studiów. Rozumiem, że to były też powody takie finansowe. Powoli spłacała zadłużenia. Odsetki ciągle rosły, no bo to tak jest z tymi pożyczkami. Zaczęły się problemy z nękaniem windykatorów. Ich metody do tej pory są wątpliwe. Oni do tego dnia windykatorzy przychodzą do sąsiadów, wyputują do rodziny, straszą i wywołują takie poczucie wstydu. Więc jeżeli ktoś myśli, że o, żyjemy w tym i w tym wieku i tak dalej i to wszystko wygląda cywilizowanie, no to nie. Nawet wiem, że niektórzy przyklejają takie wielkie naklejki na drzwi klatek schodowych, że tu mieszka ten, co pożyczenie oddaje. To są bardzo słabe metody i one od dawien dawna istnieją i do tej pory są używane. Co dalej się działo? Windykatorzy nękali. Długów mogło być około 80 tysięcy. Zaczęły się zajęcia komornicze. Komornik wszedł na wynagrodzenie i konto. Brakowało na jedzenie. Trzeba było znowu poprosić rodziców o pomoc. I bohaterka pisze: pomyślałam sobie wtedy, że muszę zrobić wszystko, aby dojść do momentu, kiedy nie będę czekać na wypłatę. I powiem wam, ja bardzo mocno identyfikuję się z tym, chociaż nie miałam nigdy takich zadłużeń ani problemów finansowych w sensie pożyczek, ale miałam sytuację, gdzie no, w połowie miesiąca brakowało miesiąca do końca pieniędzy, więc bardzo rozumiem to zdanie, że nie chciała czekać na wypłatę, aby normalnie funkcjonować. Tak. Co dalej? Obcięła wydatki, oszczędzała małe kwoty, zwiększała dochody. I tak powoli doszłam do tego, że nie mam złotówki zadłużenia, mieszkam i pracuję tam, gdzie chcę, mam dwa koty, mam poduszkę bezpieczeństwa na 6 miesięcy, odkładam na emeryturę, mam inne oszczędności, mam fundusze celowe, inwestuję, studiuję dwa kierunki, robię budżet w Excelu. Brzmi super, idziemy dalej. Sytuacja obecna. Zarabiam najniżej 9600 miesięcznie. Najlepsza sytuacja finansowa miesięczna to 20 tysięcy plus. Słuchaj, ja bym cię już teraz poprosiła o numer telefonu. Zawsze mam minimum dwa konta w bankach różnych. I to jest to, co kiedyś wam mówiłam, że bardzo dobrze mieć pieniądze podzielone w różnych miejscach. Wtedy nadajecie im cel i po prostu nie jest zbyt łatwo ich rozwalić, bo wiecie, że to określone miejsce ma określony cel. Mam podstawowe konto, gdzie mam 0 zł za opłaty. To jest opcja premium. Mam konto operacyjne o oprocentowaniu. Mam konto oszczędnościowe. Tam trzymam poduszkę. Mam konto walutowe. Mam konto w drugim banku ROR i tam też mam konto oszczędnościowe, czyli mamy różne konta, rachunki oszczędnościowe, walutowe w różnych bankach. Dlaczego dwa, a nawet trzy banki, rachunki w trzech? Bo zarabiam na promocjach bankowych, gdzie są po spełnieniu warunków otrzymują 300 do 500 zł miesięcznie. Po zakończeniu promocji zamykam konto i otwieram inne. Wiesz, to wymaga na pewno trochę wysiłku, ale jeżeli dostaniecie 300 zł miesięcznie, to jest taki fajny pieniądz, nie? Za otwarcie, zamknięcie, przeczytanie warunków. Brzmi to dobrze. Cele w ramach z jednego z kont to fundusz życiowy, czyli to jest tak nazwany awaryjny, prezenty i inwestycje. Rachunki maklerskie, konto walutowe, spółki dywidendowe. I z góry zakładam, że z tego konta inwestycje mogę pieniądze stracić. Inne cele w ramach kont to wakacje, IKE, IGZE, ubrania i buty. Rachunki zewnętrzne to konta maklerskie, rachunek inwestycyjny właśnie IKE, rachunek inwestycyjny IGZE, rachunek PPK. Dlaczego dwa banki, to już wam mówiłam.
I ja też jestem zdania, że warto trzymać na bardzo różnych kontach pieniądze. To Was zawsze zachęcam do tego. No i budżet cały czas jest prowadzony w Excelu, tak jak bohaterka pisała. Budżet 0, czyli na jedzenie odkłada 1200 zł, 450 zł na koty, 400 zł na przyjemności. To daje 2050 z konta regularnego na konto celowe właśnie na te cele. Mieszkanie opłaty 2900, w lutym przychodzą opłaty za media 500 zł, transport 50, abonamenty 803, opieka zdrowotna 700, ubrania i buty 300, higiena 300, rozrywka 50, inne 50, budowanie oszczędności i na fundusz życiowy i do końcówki, tam ma być minimum 2500, konto oszczędnościowe też końcówki, budżet operacyjny, tam znajduje się 7700, przelewanie końcówek z wszystkich większości kont na konto oszczędnościowe pod koniec miesiąca. Więc nasza bohaterka opracowała pewien system, gdzie ma kilka różnych rachunków. Ja je sobie nawet narysowałam, tak jak mi bohaterka przesłała taki szkic. I żeby to zrozumieć, dopiero zrozumiałam po tym rysunku, więc zaraz Wam pokażę. Więc mamy tu sytuację wypłaty, która leci na rachunek w mBanku, na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Teraz musisz, teraz. Pieniądze 2050 leci na rachunek w innym banku, też na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Więc widzicie, to jest pewien system, który ta osoba sobie wypracowała. Z wartości netto 80 tysięcy rocznie przeskoczyła dzięki tym akcjom na 100 tysięcy rocznie. Więc czy się opłaca, odpowiada tutaj ta cyfra. Ja pamiętam jeden z moich pierwszych filmów o kopertach, funduszach celowych, gdzie dostałam kilka komentarzy, że jest to bardzo skomplikowane, a ja tylko ładowałam pieniądze do kopert. Myślę, że to jest tak, że wypróbujecie pewne sposoby, ustawiacie sobie, tak jak nasza bohaterka, zlecenia stałe, to sobie idzie i Wy już przestaniecie w pewnym momencie o tym myśleć. No bo zakładacie jakąś najniższą kwotę, którą dostajecie. Zakładacie stałą kwotę na jedzenie. Jeżeli jest zła, to ją po pewnym czasie modyfikujecie. A zakładacie pewne inne wydatki, to sobie leci. Pilnujecie tylko kont, jeżeli chcecie promocyjne konto otworzyć, jakie ma warunki. Zamykacie w określonym czasie. To nie jest zbyt skomplikowane. W sensie trzeba przeczytać warunki, trzeba zobaczyć, ile transakcji trzeba zrobić. Ale to są konkretne pieniądze. To tak, jakbyście dostali podwyżkę 300 zł. I dla niektórych to jest niewiele, dla niektórych to jest całkiem spoko, dla mnie to jest spoko. Jakby ktoś mi dał 300, no to pewnie biorę. Więc bohaterka się zapytała, co o tym myślę, czy coś bym poprawiła. Słuchaj, to ty nam chyba powinnaś tutaj powiedzieć, co my mamy poprawić, bo dla mnie odniosłaś pewien sukces. Sukces, który poparty jest liczbami, które podałaś. Więc inwestujesz już w konta emerytalne na swoją przyszłość i mimo, że masz bardzo dobre dochody, to nadal prowadzisz budżet zero, bo często w naszym świadomości ludzi jest coś takiego, że budżet jest dla osób, które nie zarabiają zbyt dużo, zarabiają średnio. A co z tymi osobami, które zarabiają właśnie 20 tysięcy? Jak widać, one również prowadzą budżet. I Twój sukces jest właśnie dzięki temu, że potrafiłaś powiedzieć, jakie masz cele, czego nie chcesz i czego chcesz. Wyszłaś z długów, które na tamten czas 80 tysięcy to nie było mało. I wiele ludzi, których teraz historię czytam, nie może wyjść z mniejszych kwot. Więc powiedziałaś jeszcze coś fajnego w trakcie, że za każdym razem zmieniałaś pracę, to starałaś się, aby ta praca była, aby wypłata była 30-40% lepsza od poprzedniej. I to jest, myślę, super zasada, bo często to jest coś, co nam towarzyszy przy myśleniu w ogóle o zmianie pracy. Na jakich warunkach? Gdzie warto ryzykować opuszczenie tej obecnej pracy? Więc myślę, że Ty jesteś przykładem, że to ja mogę się od Ciebie uczyć i super jest to, co zrobiłaś. Myślę, że fajnie by było, jakbyś nas w ogóle update'owała, jak dalej Twoje życie wygląda, w co inwestujesz, a z jakimi problemami się spotykasz, bo ta droga, którą pokazałaś, ona wcale nie była łatwa. No tam przecież były historie, kilkukrotnie musiałaś rodziców prosić o pomoc finansową.
Na pewno ci nie było łatwo, musiałaś odejść od partnera. Była taka niezaradność finansowa po prostu i musiałaś się tego nauczyć sama. Nie miałaś tego z mlekiem matki, tak jak większość z nas, bo tego się nikt nie uczy. I my też swoim dzieciom nie opowiadamy tego, a myślę, że powinniśmy nawet na takich banknotach monopolowych pokazywać dzieciom, jak wygląda po prostu zarządzanie finansami. Więc doszłaś do tych wniosków zupełnie sama i to ty tutaj możesz nam mówić, jak sobie radzić i komentować te historie, które przedstawiam, bo ty jesteś żywym przykładem na wyjście ze spirali długów i z bardzo ciężkiej sytuacji osobistej. Da się, jesteś świetną partią poza tym i myślę, że tutaj ustawiłby ci się, kolejeczka panów by ci się ustawiła, jakby zobaczyła taką babkę po prostu. Zarabiasz bardzo fajne pieniądze, studiujesz dwa kierunki. Jesteś fenomenalna po prostu, więc ja nie mogę nic ze swojej pozycji powiedzieć, bo to ty możesz powiedzieć mi. I to ja mogę wyciągać wnioski z twojej historii, więc ja nie miałabym nawet czelności ci coś doradzać. Uważam, że jesteś fenomenalna i bardzo fajnie, że napisałaś, pokazując, że warto, pokazując, jak przeprowadzić pewne procesy, jak zmieniać pracę, jak dbać o siebie, bo finanse to jest rodzaj dbania o siebie. No nie oszukujmy się, to nie są tylko kremy i robienie rzęs za 300 zł. Budżet dla kobiety to jest też forma dbania o siebie. Miejmy te pieniądze zawsze. My w ogóle babki jesteśmy niesamowite, słuchajcie, tylko trzeba w to uwierzyć i potrzebujemy trochę takiego kopa i właśnie takie osoby jak ty tego kopa nam dają, mi również. Także ja bardzo ci dziękuję za tą historię. Super, gratuluję ci. I chciałabym tu też powiedzieć, że kwoty, które nasza bohaterka określa na pewne wydatki i rodzaje banków, w którym jest, nie ma dużego znaczenia, bo to jest system, który ona wypracowała, który działa dla niej. Jej pieniądze, a może sobie pozwolić na różne wydatki, które są na pewne cele przeznaczone, no to są określone przez nią po prostu. Porównywanie się nie ma żadnego sensu. Możemy wnioski stąd wyciągnąć po prostu dla siebie, żeby kombinować, próbować różnych rzeczy, dzielić te pieniądze w różne miejsca. Nie porównywać się tak jeden do jednego.